Słuchajcie, krótkie wejście, pokażę wam tylko taki bukiecik. Pan Grzegorz sobie tutaj łowi obok, czy próbuje łowić śledzie. No i wiecie, co chwilę jako przyłów ma, zobaczcie, tubisy i tu mi podrzuca, ja już mam ich dużo bynajmniej, ale zobaczcie, to są takie krowy, no tego wam pokażę, dosyć fajnie, przed chwilą pan go wrzucił mi tutaj do góry, na główkę, zobaczcie, no to już jest taki naprawdę do zjedzenia. I z tego, co pan mówi, pan Grzegorz, to normalnie je w mące ciach i można na patelnię rzucić, bardzo są smaczne te tubisy, także wiecie, rybka, to nie jest tak, że je się tylko stosuje jako tam jakiś na haczyk do zawieszenia, można je po prostu zjeść, zobaczcie, super. I to też daje do myślenia, wiecie, jak tutaj ci wędkarze i rybacy podchodzą do innych ludzi, bardzo życzliwie, nie ma wiecie, jakichś takich mega zgrzytów, czy jakichś złych relacji, złych emocji. Wszyscy są bardzo dla siebie życzliwi, także przyjeżdżajcie do nas, czy będziecie łowić z plaży, czy będziecie łowić z portu. Dowiecie się masę rzeczy od tutejszych wędkarzy. Bardzo są otwarci, dużo mówią, dużo rad wam udzielają, nawet wam pomogą zrobić ten zestaw, zarzucić. Tu przed chwilą był pan Sławek, już teraz troszeczkę pojechał po prostu w inne miejsce. To nawet mnie uraczył swoim ciężarkiem, bo on sam odlewa ciężarki, więc naprawdę, słuchajcie, ludzie, mucha nie siada. Przyjeżdżajcie do nas, cześć.